To bardzo duża opowieść o emocjach, dlatego że szukamy takich różnych motywów na zainteresowanie widowni. Nie chcemy, żeby wszystko było kryminałem. Bardzo często seriale dzieją się w szpitalu, ale tak naprawdę szpital jest tylko scenografią. Natomiast to jest prawdziwa opowieść o życiu i śmierci, o zagrożeniu, o emocjach, o słabości człowieka, o zwycięstwie ostatecznym. Mam wrażenie, że powstało coś bardzo ciekawego i że to będzie taka propozycja dla każdego widza, bo i dla osób, które zmagają się ze zdrowiem, ale i z problemami sercowymi, i dla bardzo młodych osób, i też dla nieco starszych. Wydaje mi się, że przekrój historii, z którymi może się ktoś utożsamiać, jest bardzo, bardzo duży. Jest też duża dawka poczucia humoru, czego się nie spodziewałam, ale to jest duże zaskoczenie. Fajnie, że Sławomir Orzechowski tak ubarwił tę historię. Polacy stali się strasznie hermetyczni. Jak się czasami jeździ metrem, a robię to często, bo staram się nie używać samochodu, tak smutny widok rodaków zapatrzonych w swoje telefony. I tacy jacyś jesteśmy samotni, i tak nam się łatwo rozsypują związki, i tak ciężko nam się łata różne nasze problemy. O tym wszystkim jest ten serial, ale on nie jest mroczny. On jest o potrzebie otworzenia głowy. On opowiada o ludziach, którzy znaleźli się w skrajnych sytuacjach i chcą sobie jakoś w życiu poradzić. Kinga skupia się na tym, zresztą nie kryje tego, że przeszczep łańcuchowy jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o ludziach, którzy są na skraju, którzy doświadczają pewnych ekstremów. I ja się z tym zgodzę, bo też moja postać takich rzeczy doświadcza i musi podejmować pewne decyzje, które no, są decyzjami, nie wiem, rodem z jakiegoś dramatu tragicznego, bo ciężko wybierać między zdrowiem przyjaciela a szczęściem ukochanego. Więc. Bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że jakby poważny i taki smutny klimat, wiadomo, depresyjnych, traumatycznych tematów, które są poruszane w tym serialu, jest zbijany humorem. Jestem z tego mega szczęśliwa. Każdy człowiek jest tragikomiczny, prawda? Często śmiejemy się naprawdę w sytuacjach ekstremalnych i ten śmiech nas ratuje, prawda? Jest takim jakby no, ratunkiem przed tym, żeby nie zwariować czasami z czegoś, co nas boli, co nas gnębi. No śmiech w ogóle jest najlepszym lekarstwem, więc tutaj to jest po prostu absolutnie strzał w dziesiątkę, myślę, ten pomysł, żeby tak to opowiadać.